Anna przygotowuje prezentację na temat samochodów elektrycznych. Znalazła wykres wiążący zasięg samochodu z czasem ładowania akumulatorów. I pierwsze polecenie: uzupełnij brakujące wartości w poniższej tabeli. I od razu zatrzymajcie ten film teraz i spróbujcie samodzielnie uzupełnić tę tabelę. No dobrze. Mamy wykres. Wykres składa się z trzech punktów. Ale myślę, że możemy założyć, że są to punkty leżące na prostej, i kompletny wykres tej zależności to prosta albo część prostej, a nie trzy punkty. Widać na wykresie, że jeżeli czas ładowania wynosi 15 minut, to zasięg samochodu po takim ładowaniu akumulatorów wynosi 180 km. Tu w tabeli mamy 15 minut i odpowiada temu czasowi zasięg 180 km. Kiedy czas ładowania wynosi 30 minut, to zasięg wynosi 360 km. Kiedy czas ładowania wynosi 45 minut, to zasięg wynosi 540 km. Te trzy wartości odczytaliśmy bezpośrednio z wykresu. Ale w tabeli są jeszcze dwie liczby: 1 minuta ładowania akumulatorów i 10 minut. I zasięgi dla tych dwóch czasów nie są łatwe do ustalenia na podstawie wykresu, a przynajmniej nie bezpośrednio, ale tutaj właśnie może przydać się założenie, że ten wykres to część prostej, a nie tylko trzy punkty. Jaka to prosta albo inaczej, jaka jest zależność między czasem ładowania a zasięgiem? Żeby z czasu 15 otrzymać zasięg 180, musimy pomnożyć razy 12. 15 to minuty, a 180 to kilometry, ale dla uproszczenia pomijamy tu jednostki. Żeby z czasu 30 otrzymać zasięg 360, również musimy pomnożyć razy 12. Żeby z czasu 45 otrzymać zasięg 540, też musimy wykonać mnożenie razy 12. Z tego wynika, że jeżeli wykresem tej zależności jest prosta, to zasięg to czas pomnożony razy 12. Jeżeli czas równy jest 1, to zasięg równy jest 12. Jeżeli czas równy jest 10, to zasięg równy jest 10 razy 12, czyli 120. Tabela uzupełniona drugie pytanie. Pomóż Annie sformułować równanie, z którego będzie można wyliczyć czas ładowania t w minutach, konieczny do uzyskania zasięgu k w kilometrach. Właściwie już sformułowaliśmy to równanie. Powiedzieliśmy, że k równa się 12 razy t. Tak wynikło z danych zawartych w tabeli. Ale pytanie jest inne. Chcemy obliczyć czas ładowania na podstawie zasięgu, a tutaj jest odwrotnie. Musimy zatem przekształcić to równanie, albo mówiąc inaczej, rozwiązać je ze względu na t. Podzielmy obydwie strony równania przez 12. Wtedy po prawej stronie zostanie tylko t, bo 12 12 możemy skrócić. I otrzymujemy t równa się k podzielone przez 12. Jeżeli podstawimy konkretną wartość liczbową za k, podzielimy tę liczbę przez 12, to otrzymamy czas ładowania. Tak zapisane równanie zakłada co prawda nieskończenie duży akumulator. Nie ma takich akumulatorów. Zauważcie, że za k możemy podstawić np. milion kilometrów, czyli 25-krotny obwód ziemi i otrzymamy czas ładowania równy ponad 83 tysiące godzin, czyli niecałe 10 lat. Ale na potrzeby tego zadania takie równanie jest pewnym uproszczeniem i w rozsądnym zakresie zasięgów samochodu, np. do 600 km, Anna może z tego równania bezpiecznie korzystać.